Dzień dobry. Na samym początku chciałam powiedzieć, że jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogę dzisiaj przed Państwem wystąpić i przy okazji konferencji poświęconej Janowi Dormanowi powiedzieć o innej wspaniałej artystce teatru, polskiego teatru lalek i polskiego teatru dla dzieci, czy w ogóle polskiego teatru drugiej połowy XX wieku, Leokadii Serafinowicz. Ja nie będę za dużo mówiła o Janie Dormanie, ale mam takie marzenie, że po tym moim wystąpieniu Państwo wyjdą stąd z takim przeświadczeniem, że Dorman, choć był artystą osobnym, to nie był odosobniony w swoim myśleniu o tym, kim jest dziecięcy odbiorca. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy kojarzy panią Leokadię, chciałabym króciutko o niej powiedzieć, króciutko ją przedstawić. Urodziła się na Litwie, wczesną młodość, późne dzieciństwo, wczesną młodość spędziła w Wilnie. Tam podjęła studia malarskie w 1937 roku, niestety musiała je przerwać z powodu II wojny światowej i następnie kontynuowała je już w Toruniu. Historii teatru lalek została zapamiętana przede wszystkim jako aktorka lalkarka, uczyła się tego fachu, tego zawodu pod okiem Władysława Jaremy w prowadzonym przez niego Teatrze Groteska. Przede wszystkim jednak jako reżyserka i autorka scenografii do wielu spektakli, które na trwałe zapisały się w historii polskiego teatru lalek. Mało kto pamięta o tym, że była również związana z filmem animowanym. Tutaj mam takie zdjęcie, w którym widać panią Leokadię razem ze scenografią, z makietą do filmu animowanego Bazyliszek. Gdyby nie to, że została dyrektorką Poznańskiego Teatru Marcinek, na stałe związałaby się z warszawskim studiem filmowym. Tak, dziękuję. Ale stało się inaczej. W 1960 roku objęła dyrekcję Teatru Poznańskiego, z którym była związana jako dyrektorka przez kolejne 16 sezonów, a jako konsultant programowy jeszcze przez 4 lata. Więc przez 20 lat miała szansę tworzyć swój teatr, który również był teatrem autorskim, ale to autorstwo było rozumiane w zupełnie inny sposób niż to, w jaki sposób rozumiał je Dorman. Leokadia Serafinowicz była wielką artystką, była artystką w moim odczuciu, wielką. Była też wielką organizatorką życia teatralnego. Zależało jej na tym, aby na trwałe zmienić świadomość tego, czym jest teatr lalek i teatr dla dzieci. Chociaż nie rozgraniczała tych dwóch kategorii w taki sposób bardzo wyraźny, to jednak w jej twórczości widać, że myślała o teatrze lalek jako o teatrze pewnych środków wyrazu, natomiast o teatrze dla dzieci jako o teatrze adresowanym do określonej grupy odbiorców. To, co ważne, jeżeli chodzi o jej działalność organizatorską, to, że doprowadziła do powstania polskiego ośrodka ASI też, czyli do polskiego ośrodka Światowego Stowarzyszenia Zrzeszającego Artystów i Organizatorów i Propagatorów Teatru dla Dzieci. I była też pierwszą prezeską tego ośrodka. Jeżeli chodzi o główną część mojego wystąpienia, czyli o to, co było jej teatrem, nie będę mówiła o poszczególnych spektaklach, jakie zrealizowała, nie będę się zagłębiała w te szczegóły. Chciałabym raczej powiedzieć Państwu o tym, w jaki sposób prowadziła swój teatr i co było dla niej, jakimi założeniami się kierowała. Wypisałam sobie kilka takich cytatów, które wydają mi się szczególnie ważne. Przede wszystkim ten, który się teraz wyświetlił. Teatr dziecka ma zapoznawać małego widza z językiem sztuki, ma go uczyć konwencji sztuki, ma obowiązek rozwijać w dziecku wrażliwość estetyczną, wzbogacić jego wyobraźnię. To jest fragment dłuższej wypowiedzi reżyserskiej, który został umieszczony w programie do pierwszego spektaklu, jaki został zrealizowany w Poznaniu, ale to jest wypowiedź powtórzona z programu do tego samego spektaklu, który wcześniej był realizowany w Bielsku. Współcześnie zarówno profesor Jurkowski, jak i profesor Waszkiel przytaczają tę wypowiedź jako taką deklarację artystyczną Leokadii Serafinowicz. I rzeczywiście ona przez całą swoją
swój okres bycia dyrektorem Teatru Marcinek, też przez całą swoją działalność artystyczną, była wierna tym założeniom. I wielokrotnie powtarzała, że rola teatru dla dzieci polega na tym, aby wychowywać odbiorców sztuki. Uczyć dzieci konwencji, uczyć odbioru sztuki i właśnie nie wychowywać ludzi, tylko wychowywać osoby, które będą świadomymi odbiorcami sztuki, będą w sposób świadomy się posługiwały językiem sztuki. Zdawała sobie przy tym sprawę z tego, że dziecko jest człowiekiem przyszłości, tak go nazywała. Więc wiedziała, że do dziecka należy mówić przede wszystkim współczesnym językiem literackim, muzycznym, poprzez współczesną warstwę plastyczną. I w tym sensie uważała, że tych języków rozmaitych trzeba przez cały czas poszukiwać, za co była może nie wprost krytykowana, ale jednak ten element jej poszukiwań był, niektórzy podchodzili do niego sceptycznie. Zdawała sobie również sprawę z tego, że twórczość dla dzieci jest trudna z tego względu, że dziecko jest naiwnym. Tak nazywała, ukuła taki termin uczciwości wobec naiwnych, który powtarzała w teatrze. I tym terminem, o znaczeniu tego terminu wiedzieli wszyscy artyści tworzący w Teatrze Marcinek, wszyscy aktorzy, w ogóle wszyscy pracownicy. Uczciwość wobec naiwnego polegała na tym, że dziecko jako ten czysty odbiorca przychodzi do teatru i z równym entuzjazmem może zaakceptować coś, co będzie bardzo złe, co będzie miało bardzo złą jakość, co będzie chałturą, a jednocześnie może przyjąć coś, co będzie miało bardzo wysoką jakość artystyczną. I odpowiedzialność za to, co prezentuje się dzieciom, co prezentuje się młodym odbiorcom, spoczywa w 100% na artystach. I świadomości tej odpowiedzialności Leokadia Serafinowicz wymagała od siebie, ale wymagała również od wszystkich artystów, których zapraszała do współpracy w swoim teatrze. Niestety nie mogę mówić o wszystkich spektaklach, jakie tam wtedy powstały, dlatego postaram się powiedzieć o tym jak najbardziej syntetycznie. Mając świadomość tego, że teatr dla dzieci w jakiejś mierze musi być również rozrywkowy, musi się podobać, budowała repertuar Teatru Marcinek w bardzo konsekwentny sposób. Jedną z takich ważnych linii programowych w tym teatrze były spektakle muzyczne. I do historii teatru lalek przeszły przede wszystkim opery lalkowe, które były takim nowym gatunkiem teatralnym łączącym operę marionetkową ze spektaklem dla dzieci. Natomiast to nie były jedyne spektakle muzyczne, jakie wówczas powstały. To, co istotne, to fakt, że robiąc spektakl rozrywkowy, Leokadia Serafinowicz dbała o to, by tworzyły go osoby, które rzeczywiście po pierwsze nie będą zapominały o tym wymogu jakości artystycznej, a po drugie będą jak najbardziej współczesne, będą artystami współczesnymi z taką otwartą głową, myślącymi bardzo niestandardowo. I tutaj jak spojrzą Państwo na nazwiska osób, które pojawiają się w spisie realizatorów, to zobaczą Państwo na przykład nazwisko Krzysztofa Pendereckiego, który przez pierwsze 6 lat bycia dyrektorem Leokadii Serafinowicz w Marcinku był głównym kompozytorem pracującym w tym teatrze. On jeszcze wtedy nie był bardzo znany i nie był Krzysztofem Pendereckim, jakiego znamy współcześnie, ale już wówczas był obiecującym młodym kompozytorem, który miał bardzo ciekawe spojrzenie na muzykę. Kiedy już Penderecki nie współpracował z Marcinkiem, takimi muzykami, kompozytorami, którzy byli związani z tym teatrem, był na przykład Jerzy Kurczewski, który był związany z poznańskim chórem chłopięcym, a także Jerzy Milian, który był muzykiem jazzowym. Jeżeli chodzi o warstwę plastyczną, to tutaj ona jest szczególnie ciekawa, to jest akurat zdjęcie ze spektaklu Najdzielniejszy, którego Serafinowicz nie reżyserowała, ale doprowadziła do tego, że powstał właśnie w takiej formie w Marcinku.
To zdjęcie wygląda w taki sposób, dlatego że scenografia do tego spektaklu była zbudowana jak przysłona aparatu i przez to kółko, które tutaj widać, pojawiały się kolejne sceny właśnie tej opery makowej Ewy Szelburg-Zarembiny. Autorem tej scenografii był Jan Berdyszak, poznański artysta, plastyk, również niekoniecznie kojarzony z teatrem, współcześnie z teatrem dziecięcym czy z teatrem lalek, raczej kojarzony z tym, że był artystą plastykiem. Ile już mi mówię? Okej. Ponieważ chciałam powiedzieć o jeszcze jednym spektaklu, który nie jest tak chętnie powtarzany przez historyków teatru, natomiast miał szalenie duże znaczenie dla widzów i dla poznaniaków, a mianowicie był to Tygrysek. Tygrysek był spektaklem, który po raz pierwszy został zrealizowany w 1961 roku i to był spektakl absolutnie kochany przez poznaniaków do tego stopnia, że dzieci pisały do, jeżeli na przykład spektakl był odwołany z powodu choroby któregoś z aktorów, wówczas pojawiała się informacja w gazecie, że z powodu choroby aktora, czy tam z powodu choroby tygryska, Tygrysek nie może wystąpić i dzieci wysyłały do redakcji listy życzące Tygryskowi powrotu do zdrowia, prosząc, żeby jak najszybciej wrócił. Tygrysek cieszył się takim powodzeniem, że dwa lata później na prośbę Leokadii Serafinowicz Hanna Januszewska napisała drugą część Przygód Tygryska. I był to Tygrysek i Piraci zrealizowany w 1963 roku. Kiedy teatr stracił swoją pierwszą siedzibę, został przeniesiony do pałacu do Olimpii, do budynku Milicji Obywatelskiej. Wówczas zdecydowano się na to, aby wznowić Tygryska z inną scenografią, z inną obsadą. I ten Tygrysek, który miał swoją premierę w 1974 roku, był grany jeszcze przez prawie 15 lat. I pani Bodzia Dychanicz, która była tą główną postacią, do tej pory mówi, że spotyka na swoim osiedlu ludzi, którzy pamiętają ją jako tego właśnie Tygryska, który szukał tych pasków. Więc to był taki spektakl, który... i jeszcze co jest ważne, to to, że ten spektakl był przetłumaczony na 5 języków, był pokazywany w Esperanto w Chorwacji, był grany po niemiecku, po angielsku w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie i po hiszpańsku w Ameryce Południowej. I absolutnie, mimo że jakby punktem wyjściowym tego spektaklu była taka prosta historia z morałem, to jednak okazał się ten spektakl takim hitem, takim samograjem, który obecnie każdy teatr lalkowy lubi mieć w swoim repertuarze, głównie ze względów frekwencyjnych, ale on również miał niesamowitą jakość, taką właśnie artystyczną, czyli trzymał się tego głównego założenia. Ponieważ Leokadia Serafinowicz zdawała sobie sprawę z tego, że młodzież, tak jak współcześnie o tym słyszymy, jest jedną z najbardziej niezagospodarowanych grup widzów, od samego początku swojej przygody poznańskiej realizowała spektakle dla młodzieży i dla dorosłych. Dopiero w 1972 roku oficjalnie pod szyldem sceny młodych, natomiast w praktyce przez 20 lat jej obecności w Poznaniu powstało 20 spektakli adresowanych do młodzieży i do dorosłych, czyli co sezon średnio powstawała jedna taka premiera. I to, co było ważne dla Leokadii Serafinowicz, to to, aby dobór repertuaru właśnie dla młodzieży nie uzupełniał oferty edukacyjnej, dlatego że młodzież, widza młodzieżowego, te grupy szkolne zorganizowane wówczas, tak jak troszeczkę współcześnie, traktowano jako taki gwarant dopływu do kasy odpowiedniej ilości środków, które gwarantowały pieniądze na dalszą działalność i na tak zwane bardziej ambitne spektakle. Leokadia Serafinowicz, ponieważ taka tendencja była w Poznaniu przede wszystkim w Teatrze Nowym, jak i w Teatrze Polskim, nad czym rwali sobie włosy z głowy recenzenci. Leokadia Serafinowicz chciała, aby
repertuar, jeżeli bazował na klasyce, to takiej klasyce, która właśnie raczej pokaże tym młodym ludziom i w ogóle widzom coś, powie coś ciekawego o świecie współczesnym, ale jednak tym językiem dzieła klasycznego, a z drugiej strony dbała o to, by wystawiać tam teksty współczesnych twórców, współczesnych poetów, po to, aby one były, problemy zawarte w tych tekstach były bliskie młodzieży i dorosłym, którzy to oglądali. Co ciekawe, po tych spektaklach odbywały się spotkania z publicznością, podczas których widzowie dyskutowali o spektaklach i z tego, co słyszałam, te rozmowy nieraz trwały do północy, ponieważ były tak, te spektakle wzbudzały tak, tak wiele emocji. Tutaj właśnie w ramach Sceny Młodych między innymi też powstał młynek do kawy zrealizowany przez Jana Dormana. Ponieważ Leokadii Serafinowicz zależało na tym, żeby to myślenie o teatrze młodego widza i o teatrze lalek zmieniało się nie tylko w Poznaniu, ale zależało jej na takiej ogólnej zmianie świadomości, stworzyła festiwal Konfrontacje. Konfrontacje były przeglądem polskich współczesnych sztuk lalkowych i jego zamierzenie pierwsze było takie, aby pokazywać tam te spektakle, które w jakiś sposób przełamywały te wszystkie utarte schematy, które były znane, były już obecne w teatrze lalkowym, ale z drugiej strony, i co było takim dużym nowum tego festiwalu, to fakt, że ten festiwal miał być też taką platformą wymiany myśli artystów tworzących teatr z różnego rodzaju, z naukowcami z różnych dziedzin, którzy badali perspektywę dziecka, którzy dzięki zaangażowaniu przez Leokadię Serafinowicz badali sztukę współczesną sztukę teatralną dla dzieci. I te zdjęcia, które tu Państwo widzą, to są zdjęcia, które zostały zrobione w czasie badań publiczności, dlatego że Konfrontacje, poza tym, że właśnie zrzeszały, poza prezentacjami spektakli i poza tymi prelekcjami dotyczącymi właśnie naukowych analiz teatru dla dzieci, wykorzystywano również fakt tego festiwalu do tego, żeby rzeczywiście badać dziecięcą percepcję i mam tutaj taki skarb. Pokażę to Państwu, ale bardzo błagam, żeby mi oddać, bo to jest jedyny egzemplarz, jaki mamy w archiwum. To jest publikacja, która powstała po konfrontacjach w roku 66. Aha, bo konfrontacje miały trzy edycje w 64, 66 i w 68. I to ta publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych przez profesor Julię Tyszkową dotyczące... Marię Tyszkową, tak. Marię Tyszkową dotyczące właśnie percepcji widzów. I to były badania zorganizowane na naprawdę szeroką skalę, jakich obecnie się nie prowadzi. To znaczy, profesor Maria Tyszkowa miała grupę studentów, którzy w czasie spektakli mieli za zadanie siedzieć wśród grupy badanej. Grupa badana składała się z setki dzieci i ci studenci pedagogiki mieli za zadanie notować reakcje dzieci na poszczególne elementy i na poszczególne momenty dramaturgiczne każdego spektaklu. Ponadto widowni wykonywano w określonych momentach zdjęcia po to, żeby potem analizować emocje widoczne na twarzach dzieci właśnie na podstawie tych zdjęć. Oprócz tego z każdą klasą po spektaklu te osoby prowadzące te badania spotykały się po to, żeby z nimi rozmawiać, zadawali im określone pytania, które też można przeczytać tutaj w tych opracowaniach. I na sam koniec prosili również o to, żeby dzieci sporządzały rysunki. I na podstawie tych rysunków analizowano potem to, co dzieci zapamiętały z tych spektakli, co było dla nich najważniejsze. Oczywiście z metodami badawczymi i różnymi założeniami, które przyświecały tym badającym, można się dzisiaj spierać. Natomiast taka kompleksowość tych badań i też takie właśnie podejście
takie szeroko zakrojone podejście do tego, żeby rzeczywiście poznać tę swoją publiczność, zasługuje na słowa uznania. Jednym z ważniejszych elementów związanych z konfrontacjami był konkurs na napisanie współczesnej sztuki lalkowej czy współczesnej sztuki adresowanej do dzieci. Dlatego, że teraz już nie mamy tego problemu współczesnej dramaturgii, natomiast w zasadzie od powojnia brak odpowiednio napisanych sztuk dramatycznych, które z jednej strony miałyby wysoką jakość literacką, a z drugiej strony odpowiadałyby specyficznym wymogom sceny lalkowej, a z trzeciej strony jeszcze trafiały do widzów dziecięcych, z tym problemem lalkarze zmagali się w zasadzie od samego początku instytucji Teatru Lalek, czyli od lat 50. Natomiast nie za bardzo potrafili sobie z tym problemem poradzić. I wśród tych sposobów na to, w jaki sposób właśnie stymulować tych współczesnych literatów do pracy dla teatru, do pisania sztuk dramatycznych, znalazł się właśnie konkurs organizowany przez Teatr Marcinek przy okazji konfrontacji. I największym odkryciem tego konkursu była poetka Krystyna Miłowęcka, która jak doskonale Państwo wiecie, była zafascynowana twórczością i teatrem Jana Dormana, któremu poświęciła całą swoją pracę doktorską i w ogóle jego teatr śledziła przez całe życie i analizowała. I w duchu teatru Jana Dormana, tak jak ona go rozumiała, pisała teksty. Podobno pisała te teksty po to, aby Dorman je wystawiał, ale tak się nie stało. Natomiast wysłała pierwszy raz Siała Baba Mak na ten konkurs przy okazji konfrontacji. No i ten spektakl okazał się strzałem w dziesiątkę. Co więcej, okazało się też, że Leokadia Serafinowicz w niesamowity sposób rozumie i odczytuje te wszystkie sensy ukryte w tekstach Miłowęckiej, doskonale rozumiejąc zarówno tę logikę wynikającą nie tyle z porządku fabularnego, co z porządku skojarzeń i zabawy. I Krystyna Miłowęcka była jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszych autorek wystawianych w Teatrze Marcinek. Za czasów Leokadii Serafinowicz zostały tam zrealizowane i wystawione wszystkie sztuki, które Krystyna Miłowęcka napisała w tamtym czasie, łącznie z Ptamem, który powstał na zamówienie teatru i powstawał w takich warunkach dialogu reżysera i scenografa i autorki. No i ten fenomen teatru poetyckiego Krystyny Miłowęckiej jest takim chyba najsilniejszym połączeniem między Leokadią Serafinowicz a Janem Dormanem, dlatego że, to też jest bardzo ciekawe, zanim Siała Baba Mak osiągnęła międzynarodowy sukces, ponieważ to był kolejny spektakl, który został przetłumaczony na wiele języków i był z taką samą radością odbierany przez dzieci w Czechosłowacji, co przez dzieci we Francji, które w ogóle Siała Baba Mak jest zbudowane z Polski, z takich rymowanek polskich, natomiast na potrzeby wersji frankofońskiej przełożono te polskie rymowanki na rymowanki francuskie. Okazało się, że dzieci wchodziły w ten spektakl tak spontanicznie i tak całościowo, że wręcz zmieniały czasami to, co się tam działo, dodając swoje rymowanki, odpowiadając na to, co rzeczywiście padało ze sceny, co było oczywiście dosyć trudne dla aktorów, którzy znali oczywiście bardzo dobrze tekst sztuki, w której grali, ale nie mówili po francusku. Podobna sytuacja zdarzała się też, kiedy ten spektakl był grany na przykład w innych językach. I kiedy Siała Baba Mak było w trakcie takiego światowego tournée europejskiego
I było rzeczywiście doceniane przez widzów niekoniecznie w Polsce, to wówczas na ten teatr Krystyny Miłobędzkiej zaczęto patrzeć inaczej. Ale kiedy ten spektakl pokazano na festiwalu w Bielsku-Białej, recenzenci nie zostawili na nim suchej nitki, mówiąc o pseudo-alaktorskim teatrze i o eksperymentach, które są niemoralne, jeżeli chodzi o testowanie ich na dzieciach. No i właśnie to, ta faza, to myślenie eksperymentalne i ta odwaga do tego, żeby prezentować w teatrze dziecięcym coś, co jest nowatorskie i coś, co nie było do tej pory sprawdzane, jest tym, co łączy Leokadię Serafinowicz z Janem Dormanem szczególnie mocno. I myślę, że gdyby w jakimś jednym zdaniu zawrzeć to, co było wspólne dla tych artystów, bo oczywiście było kilka wątków biograficznych, które ich łączyły, ale myślę, że taką myślą łączącą tych dwóch artystów, jednak działających w zupełnie inny sposób, ponieważ Jan Dorman działał przede wszystkim sam, tworzył swój własny teatr autorski, Leokadia Serafinowicz myślała bardziej globalnie, bardziej zależało jej na tym, żeby spotykać ze sobą ludzi, którzy myślą w podobny sposób, zderzać ich sposoby myślenia, to myślę, że taka wiara w to, że dziecko jest pełnoprawnym odbiorcą sztuki, niezależnie od tego, że ma mniej lat i mniejsze doświadczenie, była taką myślą ich spajającą. I to, co jeszcze jest szczególnie ważne dla tych dwóch artystów, to fakt, że myślenie o tym, kim jest dziecko i co ono wie, i co my, znaczy to, co my wiemy na temat tego, kim jest dziecko, to mniej wiemy niż nie wiemy. I zarówno Dorman, jak i Serafinowicz przyznawali się do tego i poszukiwali odpowiedzi na te pytania. Natomiast jeżeli chodzi o innych artystów związanych z teatrem lalek, jeżeli się poczyta ich wypowiedzi na temat tego, jaki powinien być teatr dla dzieci, to oni zawsze piszą z pozycji takiego mentora, my wiemy, co dzieciom należy pokazywać. I to przyznanie się do tego, że jednak nie wiemy i poszukujemy, jest chyba największą największą zaletą i największą taką najcenniejszą cechą teatru Leokadii Serafinowicz i Jana Dormana. Dziękuję.